Adam, jesteśmy na mecie pierwszego rajdu nadwiślańskiego i chciałbym, żebyś opowiedział co nieco o trasach, na jakich przyszło ci się ścigać, o samochodzie i o wrażeniach. Trasy fajne, widać, że organizator się postarał, bo mówię, no w tym rejonie trudno znaleźć naprawdę lepsze odcinki. Jeżeli chodzi o nas, jak zwykle z przygodami, na pierwszym OS-ie z 40 sekund straty, przestrzeliliśmy zakręt, troszkę źle, błąd w opisie, to trzeba przyznać. Najgorsze było to, że nie mogliśmy, zgasiliśmy silnik i po 40 minutach udało mi się odpalić, także. No i potem mozolnie z 5 miejsca doczłapaliśmy się na 2 w klasie, także jeszcze po drodze błędy różne, przehamowane zakręty i tak dalej, no to jest takich, mówię, nie? Kwestia, która tam, na którą trzeba popracować. Opony się trochę przegrzewały z przodu, co też miało wpływ, no i brak prędkości maksymalnej, 165, po 4-5 razy na każdym odcinku odcięcie. No. Choćby człowiek chciał więcej jechać, no to niestety, no, byliśmy po prostu zmuszeni jechać tyle, ile pozwalała, na ile pozwalała skrzynia. Także tak to wyglądało dzisiaj, pokrótce. No i wynik napawa optymizmem, więc powiedz, czy zobaczymy cię na Radzie Wisły. Tak, oczywiście. Wisła jest w planach jak najbardziej. W poniedziałek wysyłamy zgłoszenie. Także no, chcemy trzecie, drugie, pierwsze Świdnicki, Nadwiślański, myślę, że no mamy ambicje na wygrywanie klasy, no nie oszukujmy się, to trochę już jeździmy w końcu. No i moje marzenie takie skromne, żeby przyjechać kiedykolwiek, jak najbliższej przyszłości oczywiście. Po prostu rajd, w którym nie będzie się nic działo, żadnych problemów technicznych i tak dalej, bo zawsze jakieś tam problemy, błędy i tak dalej, no zawsze to jakby mówię nam towarzyszy, oby to się w końcu skończyło. Na mecie załoga numer 31, Adam Sidor, Bartłomiej Dziurzyński, to jest drugie miejsce w klasie Astra.